jest czas na składanie świadectw i teraz po adoracji, po uwielbieniu będzie na to czas, żeby dzielić się tym, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś na naszych spotkaniach, czy tych dla młodych, czy na spotkaniach ogólnych, które były niedawno, które były może kilka lat temu, bo prowadziliśmy spotkania na Przeprośnej Górce, w Olsztynie, u świętego Józefa, czy też kiedyś jeszcze na początku w pustelni. Dlatego może tu ustalmy, tutaj jest nasza diakonia muzyczna. Poproszę jedną z naszej diakonii, żeby tutaj przy figurce jedna osoba z naszej diakonii, nasza siostra stanęła i można do niej podejść i jeszcze rozeznać, czy to świadectwo będzie można powiedzieć publicznie. Także nie wstydźcie się, śmiało, żeby się podzielić tym ze wszystkimi, co doświadczyłeś, doświadczyłaś. Odwagi, można podejść. Odwagi. Odwagi, także na pewno kilka osób jest takich, które powinny się podzielić, bo Pan Bóg na każdym spotkaniu porusza niektóre osoby do tego, żeby to uczyniły, żeby się tego nie wstydziły, nie bały. I tak czuję w sercu, że kilka osób jest do tego dzisiaj również wezwanych. Do składania świadectwa, do dzielenia się, do budowania innych swoją wiarą. Bo jak dzielisz się swoją wiarą, to jednocześnie budujesz innych swoją wiarą. Przyczyniasz się do umocnienia wiary, rozbudzenia nadziei i miłości. Także to też jest dobro. Jeżeli to możesz uczynić, a nie uczynisz, no to zaniedbasz dobro. Zaniedbanie dobra niestety może być grzechem nawet. Albo nie grzechem, ale błędem, jeżeli nie grzechem. Więc także tutaj starajmy się, żeby składać świadectwa, czyli czynić dobro. Także to jest moja zachęta nie tylko na te spotkania, ale też w życiu rodzinnym, zawodowym, publicznym. Także wiara w naszym narodzie też wzrośnie przez świadectwa ustne. A jeszcze tak dopowiem do tego, co mówiłem na homilii. Co robili apostołowie, kiedy ewangelizowali? Po prostu głosili Jezusa, którego widzieli, słyszeli, dotykali, przyjmowali w Eucharystii, z którym duchowo byli zjednoczeni. Po prostu świadczyli. Oni nie mówili nie wiadomo jakich rzeczy, nie wymyślali jakichś historii, żeby ludzi zaciekawić, żeby to było jakieś, nie wiem, szokujące, wstrząsające, tylko dzielili się pięknem miłością Chrystusa, czego doświadczyli sami. Więc proszę was, żebyśmy my wszyscy nie bali się tego czynić. Miłość i miłosierdzie. Na imię mam Regina. Przyjechałam z grupą z Wejherowa na wasze spotkania, na spotkania na miłość i miłosierdzie Jezusa przyjeżdżam od 5 lat. Październik 2012 był po raz pierwszy miesiącem, kiedy tu przyjechałam i od razu wiedziałam, że jest to ta droga, którą chcę pójść. Wszystkie inne rzeczy, które dostosowałam właśnie do tych spotkań. Ale chciałam powiedzieć o dwóch aspektach, takich najważniejszych dla mnie w tym życiu przez ten cały okres. A mianowicie to, że bardzo ważne są dla mnie słowa prorocze osób, które mają dar proroctwa i przekazują nam. Ponieważ kiedy zorientowałam się, że świat zabrał mi dzieci, o tak można powiedzieć najprościej, strasznie się o nie modliłam i bardzo przeżywałam. I wtedy właśnie jedna z osób ze wspólnoty powiedziała, że miała taki obraz Matki Bożej, że te matki, te dzieci, ci rodzice, którzy boją się o swoje dzieci, mają się modlić na różańcu. I wtedy to było, poczułam, że było to do mnie. Była to odpowiedź na moje pytanie. Ponieważ różaniec odmawiałam bardzo rzadko. Mówię, no tak, jak tu odmawiać, kiedy nie potrafię tego mówić.
Ale stał się cud, bo poprosiłam Pana Boga o łaskę modlenia się na różańcu i postawił na mojej drodze wielu osób, które mi też pomogły do tego doprowadzić, że kiedy przyjechałam do swojej parafii, podjęłam decyzję, że już czas najwyższy rozpocząć modlitwę różańcową i modlić się za te dzieci i czas wstąpić do róży. Zaczęłam szukać. Pan Jezus postawił na mojej drodze różnych ludzi, którzy mi drogę wskazali. Tak się okazało, że w mojej parafii, w Wejherowie Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, była osoba, która utworzyła już jeden różaniec rodziców za dzieci, a ja byłam osobą, która przyprowadziła na sam początek 8 osób do drugiego różańca, bo tam tworzyła się kolejna róża przez 2 lata. Jak właśnie to stąd tutaj to przesłanie od tych przyniosłam tam, to chcę powiedzieć, że trwało to gdzieś około 2 lat, bo w 2014 roku od kwietnia się to wszystko ruszyło i te róże zaczęły się tworzyć. Na dzień dzisiejszy utworzyło się w naszej parafii, może to nie jest wiele, ale 26 róż. Zjednoczyło się wiele osób. W międzyczasie ja dalej przekazywałam to moim koleżankom. Koleżanki włączały się do tego, również organizowały ludzi i to wszystko się tworzyło w jedną całość. I tak powstał właśnie różaniec rodziców. Ten różaniec rodziców już trwał o wiele, wiele wcześniej, zanim ja zaczęłam go poznawać, bo równie dobrze na stronie internetowej można wejść i też się tam zalogować i też można zostać, można po prostu się włączyć do takiej modlitwy. Ale dla mnie było ważne to, że ja dostałam to przesłanie właśnie tutaj i to się tak utworzyło. Drugą rzeczą, taką najbardziej, którą chciałam przekazać, 2 miesiące temu w listopadzie ojciec Daniel powiedział, że na kazaniu była mowa o misji, roli naszych osób w Kościele, taką misję. I ja w listopadzie miałam kryzys, ponieważ od roku czasu, października poprzedniego roku, prowadzimy pielgrzymki właśnie, przyjęliśmy to po naszych poprzednikach, którzy zrezygnowali już z koleżanką. I w listopadzie miałam kryzys, przyjechałam z takim zapytaniem i wtedy właśnie usłyszałam na kazaniu ojca, że ojciec powiedział, zapytaj Pana Jezusa, czy być może to jest Twoja, czy to jest Twoja misja? I dostałam kolejną odpowiedź. I tak sobie myślę, że chyba to jest to. W grudniu powiedziałam, miałam taki kryzys w listopadzie, że powiedziałam, że w grudniu już nie pojadę, w życiu nie chcę odpocząć, urlop mi się należy, absolutnie nie będę tego organizować. Ale zdarzyło się coś, że w tym grudniu też przyjechałam z grupą. Jestem też dzisiaj i jeżeli to jest wolą Pana, to Panie, niech Twoja wola się stanie. Będziemy organizować te pielgrzymki. Chwała Panu. Dobra, miłość i miłosierdzie. Ja jestem tutaj z takim przesłaniem, świadectwem przesłaniem, które dotyczyło takiej sytuacji. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że wszyscy tutaj, jak stoicie, siedzicie, jesteście, to mieliście tu być. To jest łaska, że tu jesteście i wy mieliście tu być. Choćby nie wiem, co mieliście innego do roboty, jeśli tu jesteście, to mieliście tu być. Była taka sytuacja, to było na spotkaniu na temat apostoła Bartłomieja. Wtedy w Krynicy festiwal biegowy się odbiegał, europejski festiwal biegowy. Ja jestem z Krynicy i moja tam drużyna tutaj jest też z Krynicy, 300 km stąd. Przyjechaliśmy na spotkanie gdy była tematyka apostoła Bartłomieja i wyszliśmy wtedy na przerwie, to było po mszy świętej, wyszliśmy na parking coś zjeść do samochodu i wtedy staliśmy we dwóch, ja i mój kolega, taki wąsek i podjechał do nas taki chłopak, Marek ma na imię, może tu jest, nie wiem. I pyta tak, czy spotkanie jeszcze trwa? No tak, tak, teraz będzie właśnie adoracja i uwielbienie. Mówi, ale fajnie chłopaki, a skąd wy jesteście, bo macie jakieś blachy nietypowe. My mieliśmy faktycznie takie auto, że to było nieprzerejestrowane, takie pożyczone blachy, nie wiem, chyba z Kujawskiego albo nawet nie wiem skąd. My mówimy, że z Krynicy, ale rejestracja nie jest ta. Mówi, co wy gadacie? Słuchajcie, chłopaki, bo ja dzisiaj się modliłem do Pana Boga i mówię tak, Panie Boże, jeśli chcesz, to ja pobiegnę na festiwalu biegowym w Krynicy w koszulce Serce Maryi, Serce Jezusa.
tylko musisz mi załatwić transport, bo na rowerze dzisiaj nie zdążę. I my normalnie tak szczeny nam opadły. No to cię weźmiemy, naprawdę, naprawdę? I wzięliśmy go i to było takie uwalniające dla nas, że my właśnie w tym miejscu mieliśmy się znaleźć. Byliśmy dotknięci tą i słuchajcie, on był bardzo uduchowiony. Mój kolega jechał na autostradzie 70 km na godzinę, bo tak go słuchał. I życzę wam takiej podróży właśnie za Panem Bogiem, bo jeśli tu jesteście, to mieliście tu być i idźcie dalej i przyjeżdżajcie tu, bo tu się dobre, wielkie, wspaniałe rzeczy dzieją. Z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze skorzystać ze spowiedzi, to po prawej stronie jest kapłan w konfesjonale. Mam na imię Sylwia i mam 24 lata i chciałam się podzielić takim świadectwem, że od dziecka po prostu żyłam w lęku, bo jak byłam mała, to usłyszałam głos w głowie, który mi powie, że umrę i przez całe moje dzieciństwo i dorosłe życie tam przez szkołę, gimnazjum i liceum byłam w depresji i w nerwicy, aż do tego stopnia, że nie mogłam przyjmować pokarmów, bo bałam się po prostu, że jak będę coś jadła, to się zadławię i umrę. I półtora roku temu właśnie Jezus mnie uzdrowił na Przeprośnej Górce i chwała Panu. Chwała Panu. Ja mam na imię Agnieszka i przyjeżdżam tu od 2014 roku, od września. Przyjechałam pierwszy raz po roku, kiedy byłam w takim nawróceniu moim, że świadomie uwierzyłam w Pana Boga. I na pierwszym spotkaniu Pan Jezus uwolnił mnie z przekleństwa. Później już jakby rozpoczął się mój proces nawrócenia, który trwa do dzisiaj, ale takie najważniejsze rzeczy chciałabym powiedzieć. Przede wszystkim to, że przywrócił mi miłość, nadzieję, dał mi dar przebaczenia. Głównie mojej rodzinie, moim tacie. Dał mi wielką miłość do mojego taty, do mojej rodziny. Wiele rzeczy zabrał. Dał mi nową pracę. Dał mi wspólnotę. I też to, że mogę posługiwać dzisiaj. I jakby chcę oddać mu jemu jakby swoje życie. I jest to wielka radość dla mnie. I bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. I mam nadzieję, że każdy z was doświadczy Bożej miłości, bo ona jest niesamowita. Chwała Panu. Chwała Panu. Nazywam się Sylwia, przyjechałam z Szczemiernik, takiej małej miejscowości w województwie lubelskim. Chciałam powiedzieć swoje świadectwo 2016 roku, kiedy przyjechałam pierwszy raz na Górkę Przeprośną na spotkanie otwarte. Chciałam powiedzieć, że przyjechałam tak naprawdę tylko po to, dowiedziałam się, że mam guza w lewej piersi. I tak naprawdę z ciekawości przyjechałam, bo nie chodziłam do kościoła, nie umiałam się modlić. Do spowiedzi to też tak bardzo rzadko, raz do roku, dwa razy do roku. Podczas wylania Ducha Świętego od tamtego momentu otrzymałam bardzo łaskę takiej żywej wiary, prawdziwej, miłości do Jezusa. Jezus mnie wtedy uzdrowił z choroby żył. Padło takie poznanie, takie słowo poznania, że Jezus uzdrawia żyły, chore żyły. Od tamtego momentu, od tamtego spotkania nie czuję żadnej dolegliwości. Również takie otrzymałam pragnienie modlitwy w językach. Rok później, w 2017 roku w pustelni, otrzymałam dar modlitwy w językach. Znaczy się nie modliłam, modliłam się wcześniej w domu sama. Bardzo się tego wstydziłam. Wstydziłam się po prostu modlić się na głos wśród ludzi, szczególnie wśród swoich bliskich. Od tamtego odesłania Ducha Świętego czuję taką odwagę w swoim sercu. Bóg napełnił mnie pokojem, odwagą, swoim męstwem. Nie wstydzę się tego, że tak umiem się modlić, że Bóg dał mi ten dar.
I chciałam jeszcze powiedzieć takie świadectwo z ostatniego spotkania młodych, które było miesiąc temu. Podczas, nie byłam na tym spotkaniu, ja go słuchałam przez internet. I na samym początku spotkania była śpiewana taka pieśń Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki. Ja otrzymałam dar płaczu, dar łez i usłyszałam takie słowo poznania w sercu. I Pan do mnie powiedział, tak, chcę, abyś była moim apostołem, apostołem mojej miłości, mojego miłosierdzia. I następnie, kiedy ojciec Daniel czytał fragment Ewangelii według świętego Marka i też padły takie słowa poznania, drugi raz otrzymałam dar płaczu. Jakby Duch Święty chciał potwierdzić to, moje wątpliwości, które miałam w sercu, że naprawdę mnie wybrał i naprawdę mnie powołał. I chwała Panu. Chwała Panu. Jeśli miłosierdzie Jezusa na spotkania do ojca Daniela przyjeżdżam już od 8 miesięcy i w lipcu ojciec Daniel miał takie poznanie, że podczas modlitwy wewnętrznej o uzdrowienia, że będzie taki chłopak młody na tym spotkaniu dzisiaj, co będzie uzdrowiony, bo dużo przeklinałem, wulgarnie się donosiłem do kolegów i do bliskich w otoczeniu, jak mnie ktoś denerwował, to nie potrafiłem się uspokoić, tylko tak samo robić to samo, to co oni. I ojciec Daniel miał takie słowo poznania, że będzie tutaj taki chłopak, co będą się mu ręce trzęsły, będzie mu serce waliło jak dzwon i będą mu oczy, łzy z oczu leciały. I akurat dopadło to mnie. I dzisiaj miał już 7 miesięcy, jak nie przeklinam. I dzisiaj się już potrafię modlić za tych wszystkich kolegów, którzy mi dokuczają, wulgarnie się do mnie odnoszą. Potrafię zrobić znak krzyża, pobłogosławić ich. I dzisiaj już nie czuję urazy do tych kolegów. Chwała Panu. Chwała Panu. Bardzo dziękuję Wam, tym wszystkim, którzy odważyli się i złożyli świadectwa, jak sami słyszeliśmy, jakie cenne słowa dla nas, wszystkich umacniające nas tym, co Bóg nieustannie dokonuje w naszym życiu, na naszych spotkaniach. Na dzisiejszym spotkaniu też już Pan od początku, odkąd tu jesteśmy, działa w naszych sercach i jeszcze będą modlitwy, które będą również to potwierdzały. Będzie to widoczne, że Pan nie tylko dotyka nas wewnątrz, ale także dotyka nasze ciała. Że będzie to widoczne na zewnątrz, co Bóg czyni Tobie w sercu. Czy nasi tu jeszcze jest? Tak? To jeszcze bym poprosił nasze siostry z diakonii proroczej, aby przekazały kilka słów proroctwa, poznania dla umocnienia, podobnie jak to uczynili ci, którzy składali świadectwa. To jest po to, żeby nas umocnić, nie po to, żebyśmy usłyszeli coś ciekawego, tylko umocnić wiarę. Miłość i miłosierdzie. W czasie Eucharystii Pan dał obraz Maryi na takim dużym, cudownym medaliku i wokół Maryi byli święci, którzy się modlili z rękami wzniesionymi w niebo. I słowa z Psalmu 126. Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew.
z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Chwała Panu. Miłość, miłosierdzie. Pan dał taki obraz, że przyjeżdżając na to spotkanie, przyjechaliśmy na górę Syjon i na takie bliskie spotkanie z Panem, na którym napełniał nas swoim światłem, swoją obecnością. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie. Pan dał obraz światłości. W tej światłości był Pan Jezus na krzyżu i wylewał się takie płomienie ognia i te płomienie ognia szły w naszą stronę i w sercu miałam takie słowa: moja miłość zawsze was uzdrawia, moja miłość nigdy was nie opuści. Później podczas Eucharystii Pan dał obraz Maryi rozwiązującej węzły i słowa z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 12. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12, a jest brzemienna. Chwała Panu.